Na obecnym posiedzeniu Sejmu będziemy omawiać prawo lotnicze, zmiany w prawie lotniczym. Dzięki zmianom, które chcemy wprowadzić, lotniska będą mogły otrzymać dodatkowe dofinansowanie z funduszy europejskich, będą mogły się rozbudowywać, będą mogły zwiększać swoją przepustowość. To oczywiście będzie dotyczyło lotnisk, które istnieją, ale też będzie możliwość uruchomienia nowych lotnisk. Myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, jak wielkie zalety dla lokalnych rynków, dla lokalnej gospodarki wiążą się z posiadaniem nowych, dobrych, atrakcyjnych lotnisk i myślę, że te zmiany, jeżeli uda nam się je wprowadzić, przyczynią się do poprawy sytuacji gospodarczej w wielu regionach w całej Polsce.